Cześć! Zapraszam na ostatni wykład z zakresu nerwów czaszkowych. Będzie to takie uzupełnienie na temat zwojów przywspółczulnych tych nerwów. Aby lepiej zrozumieć istotę wspomnianych struktur, zobaczmy na ogólny schemat. Będzie on pasował do wszystkich zwojów, o których opowiem w tym wykładzie. Z definicji wiemy, że zwój to nagromadzenie ciał komórek nerwowych poza ośrodkowym układem nerwowym. Umieśćmy sobie jedną taką komórkę. Skoro mówimy o zwoju przywspółczulnym, to podobny charakter będzie mieć właśnie ta komórka. Dochodzi do niej akson komórki jądra przywspółczulnego nerwu czaszkowego z pnia mózgu. Może to być na przykład jądro ślinowe górne. Aksony tych komórek tworzą korzeń przywspółczulny zwoju, parasympathetic root. I równocześnie są to włókna przedzwojowe. Po przełączeniu neuron w zwoju wysyła swój akson, tworząc włókno pozazwojowe, inaczej zazwojowe. Zatem można powiedzieć, że synapsa między kolejnymi komórkami układu przywspółczulnego jest przyczyną istnienia tych zwojów. Natomiast korzenie przywspółczulne nie są jedynymi. Będziemy też mówić o korzeniu współczulnym, sympathetic root, który będzie zawierał włókna pozazwojowe, gdyż już uległy przełączeniu w zwojach współczulnych. Trzeci korzeń będzie miał charakter czuciowy, sensory root. Są to dendryty komórek pseudojednobiegunowych zlokalizowanych w zwojach czuciowych nerwów czaszkowych. Jeśli uważasz, że ten wykład byłby dla Ciebie przydatny, to zapraszam serdecznie na moją stronę internetową szkołaanatomii.pl. Znajdziesz tam nie tylko pełne wersje wideo wykładów, ale również bardzo obszerną bazę testów anatomicznych oraz wpisy z bloga, które zawierają informacje podane w troszkę inny sposób niż ma to miejsce w klasycznych podręcznikach. Link znajdziesz w opisie, zatem zapraszam serdecznie. Szkoła Anatomii, Maciej Haberka.